Serce pod lupą, czyli o słuchaniu, rozumieniu i sianiu. Basia powiedziała, że Aśka ma problemy ze słuchem, bo mówi do niej, a ta nic nie słyszy. Alicja zdawała Bobkowi relację ze spotkania z Baśką. No i Basia mówiła, że wczoraj ledwo uratowała Asię przed szpitalem. Ostrzegała ją, że nadjeżdża auto, a Aśka i tak chciała wejść na jezdnię. Niektórzy tak mają, mruknął Bobek. Mógłbyś mnie posłuchać, a nie bawisz się jakimś słoikiem i bandażem. Naskoczyła na niego Alicja. Zadanie domowe robię, a to nie jest bandaż, tylko gaza. Pchi, też mi zadanie, zakpiła Alicja. Fasole sieje. Mieliśmy na przyrodzie o ziarnach, sianiu i sadzeniu. I pani Iza chciała, żebyśmy się przekonali na własne oczy, jak silne może być małe ziarenko. No to sieje. I mam nadzieję, że coś z tego wyrośnie. Nie miej złudzeń, zaśmiała się Alicja. Popatrz na kwiaty na twoim parapecie. Bobek bezbłędnie wyczuł ironię i natychmiast rzucił się w pogoń za Alicją. Dobrze, że akurat tata wchodził do domu i niechcący zatarasował im drogę. Co tym razem? Zapytał. Bo Alicja jest złośliwa i się ze mnie naśmiewa, skarżył się Bobek. I jeszcze przeszkadza mi w odrabianiu zadania domowego. To nieprawda, wypierała się Alicja. Mruknął pod nosem tata. A wiecie, że od pewnego czasu zastanawiam się nad tym, czy złośliwość w sercu wyrasta sama, czy też się ją sieje? Ktoś coś wie na ten temat? U Alicji sama rośnie i to jak na drożdżach, wypalił Bobek. Nieprawda, sieje się ją, broniła się Alicja. Tak jak fasole. Niech tatuś coś jej powie. Bobek o mało nie pękł ze złości. Ja myślę, że jedno i drugie, powiedział tata. Można siać i dobre, i złe rzeczy. Niektórzy wybierają dobre, inni złe. Decyzja zależy od człowieka. A różnica jest taka, że o te dobre trzeba bardzo dbać, by urosły, a złe rosną bez niczyjej pomocy. Dobrze wiecie, jak to jest choćby z naszymi truskawkami. Trzeba je pielić i podlewać, a chwasty same rosną i to o wiele szybciej niż truskawki. Tak właśnie jest z dobrem i złem, które człowiek zasiewa w sercu. Czyli jeśli się zasieje dobro, to trzeba o nie dbać, domyśliła się Alicja. A zła lepiej nie wpuszczać, bo urośnie szybciej niż się spodziewamy, dopowiedział Bobek. I o to mniej więcej chodziło. Tata uścisnął ich oboje. I coś mi się wydaje, że musicie się uważnie przyjrzeć zasiewom w waszych sercach. A teraz biegnijcie do mamy, bo chciała, byście zanieśli bratu Feliksowi trochę pączków z konfiturą z róży. Chyba mama je właśnie smaży, czujecie? Bracie Feliksie, postanowiliśmy z Alicją wziąć pod lupę nasze serca i przekonać się, co tam siejemy, oznajmił Bobek, wręczając bratu kartonik wypełniony pachnącymi różanymi pączkami. Skąd ten pomysł? Zaśmiał się brat i zakręcił piruet po duży talerz. Mówcie, mówcie, uważnie was słucham. Alicja i Bobek
opowiedzieli o rozmowie z tatą i o sianiu fasoli, od której się wszystko zaczęło. A właściwie zaczęło się od opowieści Alicji o Asi, która nie słucha, co się do niej mówi. My też często się tak zachowujemy, szczególnie wobec Pana Boga, podsumował brat. My nie, zaprotestowały zgodnie dzieci. A ja tak, powiedział zakonnik. Czasami zachowuję się, jakbym był głuchy jak pień. Bóg mówi do mnie i mówi, a ja nic. Niech się brat nie martwi, uspokajał go Bobek. Na szczęście Bóg aż tak często do nas nie mówi. Mylisz się. Bóg mówi do nas przez cały czas, a najgłośniej podczas mszy świętej w swoim słowie. Tylko, że my jednym uchem słuchamy, a drugim wypuszczamy, dokończyła Alicja. Tak, i tu jest cały problem. Brat Felix pogładził swoją łysinę. W czytaniach na każdej mszy świętej Pan Bóg daje nam konkretne wskazówki. Podpowiada nam, jak żyć, jak postępować z innymi, by nie było niepotrzebnych konfliktów i smutków. A my, gapiszony... zastanowił się Bobek. Ale gdyby Pan Bóg mówił trochę wyraźniej, to może byśmy Go uważniej słuchali. To prawda, Pismo Święte jest bardzo trudne i niewiele osób je rozumie. Alicja natychmiast stanęła po stronie swego brata bliźniaka. Otóż nieprawda, zaprzeczył brat Felix. A jak wytłumaczycie to, że rodzice rozumieją swoje malutkie dzieci, które jeszcze nie potrafią mówić? Albo to, że macie swoje powiedzonka i skróty, które tylko wy rozumiecie? Alicja i Bobek chrząknęli porozumiewawczo. To był dla brata Feliksa znak, że nie mają właściwej odpowiedzi. Sprawa jest bardzo prosta, zaśmiał się brat. Osoby, które się kochają i często z sobą przebywają oraz rozmawiają, rozumieją się idealnie, czasem nawet bez słów. Tak samo jest z nami i Panem Bogiem. Im częściej czytamy Pismo Święte, tym bardziej ono do nas dociera i lepiej je rozumiemy. Dzięki temu łatwiej zapamiętujemy jego treść i postępujemy tak, jak Bóg nam podpowiada. Rozumiecie? No, o tym nie pomyślałem, mruknął Bobek. Zapamiętajcie, kontynuował brat Felix. Kiedy sięgniecie po Pismo Święte, albo kiedy w czasie mszy świętej będziecie słuchać czytań i Ewangelii, wyobraźcie sobie, że to jest ta chwila, kiedy Bóg sieje w waszych sercach dobre ziarno. I tylko od was zależy, czy ono urośnie, czy nie. Właśnie dlatego liturgia słowa, czyli czas, kiedy czytane jest Słowo Boże podczas mszy świętej, jest wyjątkowa. To czas Bożego siania. Łapcie jego ziarna i nie pozwólcie, by przez waszą nieuwagę ominęły one wasze serca, bo szkoda. Dzieci nie wiedziały, co powiedzieć. A teraz biegnijcie dokończyć sianie fasoli, zaśmiał się brat. Alicjo, ty też posadź swoją. Jej kiełkowanie i wzrost pokażą wam, jak wiele siły i życia kryje się w takim małym ziarenku.